Dzień dobry, witam Państwa na kolejnej rozmowie wideo MSZ. Dziś naszym gościem jest pan Jerzy Pomianowski, wiceminister spraw zagranicznych, który kilka dni temu został wybrany dyrektorem wykonawczym nowo powstałego Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji. Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz gratuluję, panie ministrze. Przez ostatnie dni internauci zgłaszali nam swoje pytania. Pierwsze z nich pani Beata Piskorska. Za co tak naprawdę będzie odpowiadał Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji? I jakie jest jego umocowanie prawne w ramach Unii Europejskiej? Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji będzie odpowiadał za wsparcie i rozwój demokracji w bezpośrednim sąsiedztwie Unii. A zatem jest to pewnego rodzaju przedłużenie polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej. Jego formuła prawna to fundacja prywatna na prawie belgijskim, czyli NGO z punktu widzenia czysto formalno-prawnego, natomiast zarządzana na sposób europejski. W Radzie Zarządzającej Europejskiego Funduszu są wszystkie kraje Unii Europejskiej i dodatkowo jeszcze Szwajcaria od niedawna, europarlamentarzyści, przedstawiciele Komisji Europejskiej i przedstawiciel Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. A zatem mamy bardzo ciekawą hybrydę, a mianowicie NGO belgijskie, zarządzane na sposób europejski, no i wspierane oczywiście z funduszy europejskich, ale nie tylko, bo również z pieniędzy bezpośrednio przekazanych przez kraje członkowskie. No właśnie, tego dotyczy kolejne pytanie pani Magdaleny Nasieniak. Jaka będzie pana strategia pozyskiwania środków na rzecz funduszu? Pani Edyta Kop dodaje do tego pytanie, jaka będzie procedura przyznawania środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji i które dokładnie państwa spoza Unii Europejskiej będą mogły się ubiegać o te środki albo obywatele których państw? Zasięg terytorialny działalności funduszu to kraje bezpośredniego sąsiedztwa. A zatem ta lista jest dosyć precyzyjnie zdefiniowana. Jeżeli popatrzymy, jak określane jest bezpośrednie sąsiedztwo Unii, które kraje są wymienione, te wszystkie kraje teoretycznie mogą brać udział, czy też mogą być przedmiotem, obszarem działania Europejskiego Funduszu. Rosja i Turcja też? Rosja i Turcja nie są wymienione w polityce sąsiedztwa, a zatem na dzisiaj te kraje są wyłączone z mandatu Europejskiego Funduszu, ale to się może zmienić, bo Rada Zarządzająca Funduszu może zdecydować za jakiś czas inaczej, wskazując również te kraje jako potencjalny obszar działania. To jest kwestia otwarta. Jeśli chodzi o sposób działania i przyznawanie funduszy, instytucja, jaką powołaliśmy, czyli Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji, ma być lekką, odbiurokratyzowaną strukturą, która ma dawać pieniądze w sposób dużo łatwiejszy niż te, które udzielane są tradycyjnie ze środków europejskich. Dlatego też wymyślono bardzo specyficzną formułę finansowania, jest to taka hybryda, w której środki unijne, te trudne i które obarczone są bardzo poważnymi biurokratycznymi barierami, są wykorzystywane na funkcjonowanie samego sekretariatu funduszu. Natomiast środki na działalność, czyli te skierowane bezpośrednio do krajów, do osób działających w krajach europejskiego sąsiedztwa, tych, którzy budują demokrację w tych krajach, będą przekazywane ze środków donorów, czyli ze środków krajów członkowskich funduszu. A zatem ten dualizm, w którym dwie różne procedury biurokratyczne, na swój sposób też trudne, ale jednak zupełnie inne, pozwoli z jednej strony stworzyć silną instytucję o dużych możliwościach działania, z drugiej strony kierować środki w sposób lekki, szybki i bardzo precyzyjnie umiejscowiony tam, gdzie one są w danym momencie potrzebne. To jest właśnie wypełnienie pewnej niszy, która została zidentyfikowana w momencie, kiedy fundusz był powoływany, kiedy minister Radosław Sikorski zgłosił tę inicjatywę 2 lata temu, właśnie na to wskazał, że jakby brakuje pewnego elementu w strukturze finansowania europejskiego wsparcia demokracji i ten element ma wypełnić Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji. Na co konkretnie pójdą te pieniądze? Co państwo będziecie wspierać? Te pieniądze przede wszystkim trafią do konkretnych osób. Zaletą funduszu, jego specyfiką, jego wartością dodaną ma być finansowanie nieformalnych grup, niezarejestrowanych organizacji, liderów, którzy są w trakcie tworzenia swoich platform politycznych. Zatem mamy tutaj do czynienia z sytuacją wspierania czegoś, co się dopiero rodzi. Również Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji będzie miał możliwość finansowania podmiotowego. Pani Jadwiga Kozielska pyta, dlaczego Polska stara się być liderem demokratyzacji? Czego powstanie Europejskiego Funduszu oraz pana nominacja jest kolejnym przykładem?
Myślę, że nie tylko nasza romantyczna tradycja mówiąca o tym, że Polacy mają pewną misję do spełnienia wobec narodów świata, ale zwykłe, konkretne fakty i sukces naszej własnej transformacji daje nam nie tylko legitymację i moralne prawo, ale i obowiązek, ale zarazem wytwarza oczekiwanie ze strony naszych partnerów. Wielokrotnie, i możemy to przeczytać nawet w rozmaitych dokumentach publikowanych przez Francję, Belgię, Danię, Szwajcarię, przywoływany jest fakt, że sukces transformacji w Europie Środkowej, w Polsce, tworzy szczególne warunki wiarygodności w przekazywaniu doświadczeń na rzecz innych transformujących się narodów. I jest to pewnego rodzaju wezwanie i zobowiązanie. Otrzymywaliśmy pomoc, dzisiaj my ją dalej świadczymy. Mamy własne doświadczenia, mówimy prawdę, transformacja jest możliwa. Posłuchajcie naszej historii, wiemy jak to się robi, wiemy jak to się wydarzyło tutaj. Ta wiarygodność jest ogromną wartością dodaną. Dlatego też i Europa od nas tego oczekuje, ta szczególnie stara Europa, ale i te kraje, jeżeli wizytujemy Tunezję, Egipt, Białoruś czy Ukrainę, te społeczeństwa również patrzą na Polskę jako na wzór. To jest zobowiązanie moralne, które chcemy wypełnić. Ale krytycy mówią, że demokratyzacja nie zawsze się opłaca, że są kraje, dyktatury, w których otwarte mówienie o demokracji czy jej promocji jest kontrproduktywne dla stosunków dwustronnych. Jak pan odpowie na ten zarzut? Oczywiście możemy to uznać. Możemy powiedzieć, nie róbmy nic. Zawsze wolę robić coś niż nic. To jest pierwsza zasada. Druga zasada jest taka, że w każdym kraju, nawet jeśli to jest 10%, 5% społeczeństwa, to istnieją ludzie, dla których wartości demokratyczne, swoboda wyrażania, swoboda działania, niekoniecznie aktywności czysto politycznej, ale po prostu organizowania się ludzi po to, by wspólnie coś robić. Organizowania się ludzi w imię solidarności międzyludzkiej. To jest początek demokracji. To nie musi być działalność tylko i wyłącznie polityczna, walka z dyktatorem wprost. To może być budowanie małych ojczyzn i znamy to z naszej własnej historii. Budowanie przestrzeni, w której to my decydujemy o tym, jak jest uorganizowane nasze życie. To są rzeczy niezaprzeczalne i z punktu widzenia relacji międzypaństwowych czasami tutaj pojawiają się kompromisy. Wiemy, jak dzisiaj wielu Syryjczyków czy Libijczyków zarzuca Europie, że wymieniała uściski z Asadem czy Kaddafim, że wielokrotnie w historii dokonywany był kompromis na rzecz stabilizacji za cenę przymknięcia oczu na łamanie praw człowieka czy brak właśnie wartości demokratycznych w wielu reżimach sąsiadujących z Europą. I dzisiaj płacimy za to cenę. Pytanie, czy gdybyśmy wtedy byli bardziej zdecydowani w obronie wartości, dzisiaj ta cena może byłaby mniejsza. Więc nawet z czysto politycznego pragmatyzmu warto jest dwa razy zastanowić się, co za co jesteśmy w stanie wymienić. Powiedział pan, panie ministrze, że nie tylko wspieranie działań czysto politycznych, także rozumiem inne formy działalności, czyli co, wspieramy związki zawodowe, internet, blogerów? Tak, tak. Przede wszystkim nowoczesne media. To jest niezwykle ciekawe zagadnienie, bo warto zauważyć, że współczesne media społeczne, internet jest narzędziem, który jest nowym, wspaniałym narzędziem w rękach ludzi walczących o wolność, ale również jest używanym narzędziem przez dyktatorów, żeby odpowiednio kontrolować, regulować, również w jakiś sposób ograniczać aktywność społeczeństwa. I ta gra toczy się teraz jakby na nowej płaszczyźnie, właśnie w płaszczyźnie mediów społecznych i wspomaganie blogerów, ale również wspomaganie tych ruchów społecznych, które pojawiają się w internecie, a później są niejako zawłaszczane przez inne ruchy społeczne. To widzimy wyraźnie w Egipcie, gdzie jedna grupa, dobrze zorganizowana, w dużej mierze zawłaszczyła ogromną energię społeczną wytworzoną właśnie poprzez więzi internetowe. A zatem stworzenie tym ludziom przejścia, możliwości przejścia z tej fazy organizacji internetowej w fazę realnej aktywności społecznej, to jest zadanie również dla Europejskiego Funduszu Demokracji. Powiedział już pan, że fundusz ma być raczej niedużą, mobilną strukturą. Pan Michał Nowicki pyta, jak będzie wyglądała rekrutacja do struktur funduszu? Fundusz będzie zatrudniał około 15, maksymalnie 20 osób. Rzeczywiście będzie to dosyć lekka struktura, która będzie jednak w dużej mierze opierała się na wsparciu ze strony krajów członkowskich. Dlatego na przykład nie będziemy tworzyć biur regionalnych w krajach, w których będą prowadzone działania funduszu.
Rekrutacja zgodnie z wymogiem Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, która przeznacza środki, zawsze musi być otwarta, konkurencyjna i oparta o czytelne zasady. A zatem będą ogłaszane konkursy, do których serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, by wzięli w nich udział, jeżeli mają odpowiednie talenty, jeżeli znają rosyjski, arabski, jeżeli rozumieją, na czym polega promocja demokracji, jeżeli mają w tej kwestii własne doświadczenia, pracowali w polskich NGO-sach, wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w tych konkursach. Panie ministrze, pan jest też prezesem jednego ze związków wschodnich sztuk walki. I pani Anna Woźniak pyta pana osobiście, czy sztuki walki pomagają w pracy dyplomaty? Rzeczywiście jestem prezydentem Polskiej Federacji Aikido. Aikido to jedna z japońskich sztuk walki o długiej tradycji i bardzo ciekawej filozofii. Najważniejszym elementem filozofii Aikido jest ustąp, aby zwyciężyć, ale również eliminuj agresję wokół nas, wokół siebie, wokół ludzi i w sobie samym. Jeżeli tej agresji jest coraz mniej wokół nas i w nas samych, to problemy świata rozwiązują się również łatwiej. I w tym sensie oczywiście Aikido wspomaga dyplomację, wspomaga zadania, które wykonuje na co dzień w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Mówiąc już tak całkiem poważnie, myślę, że zawsze warto jest mieć jakieś hobby. Warto jest mieć moment, kiedy uciekamy w swój własny azyl, zamykamy się w swoim własnym świecie. Wtedy po prostu odpoczywamy. Ten relaks, ten dystans do rzeczywistości pozwala nam wrócić później do pracy jeszcze lepiej zregenerowanymi, jeszcze lepiej przygotowanymi i właśnie na swój sposób wyciszonymi do działania. Czyli energia i wyciszenie. Siła, a zarazem ustępstwo. To są te dwa elementy, te trzy, cztery elementy strategii, które znakomicie się przydają w pracy dyplomaty. Dziękuję bardzo panu ministrowi, dziękuję bardzo państwu i zapraszam na kolejne rozmowy wideo MSZ. Dziękuję bardzo.